Szanowni Państwo, witam serdecznie na moim podcaście. Jest to jedno z ostatnich nagrań, właściwie ostatnie przed przerwą wakacyjną. Kończymy regularną dydaktykę, właściwie w przyszłym tygodniu we wtorek 14 czerwca 2022. Wchodzimy w etap egzaminów, w etap rekrutacyjny, a skoro jeszcze egzaminy no to tak, naj najbardziej magisterskie dyplomowe. Więc jedna z test, która może paść gdzieś na jakimś zbiorze pięciu pytań, zazwyczaj dwa są z pracy, trzy są ustalane, rzecz jasna, z magistrantem, trzy są z takiej listy, która jest tutaj gdzieś w załączniku podawana zawsze na Facebooku moim drodzy. Więc dzisiaj taka teza z gruntu mocnych, ale też rozjaśniająca pewne pojęcia. Public relations, PR, reklama, promocja, marketing. Wydaje się, że te światy są bardzo do siebie podobne. Niektórzy nie, pewne sprawy wręcz utożsamiają. Nie dobrze tak się dzieje. Natomiast istotnie są pewne podobieństwa, które mogą na to wskazywać, ale istotne różnice. I dzisiaj kilka słów o tychże sprawach w ostatnim naszym odcinku przed wakacjami. Przyjrzyjmy się takim definicjom, czy bardziej drodzy, nie tyle yy, definicjom, czy zrozummy filozofię tego wszystkiego. Public relations, które trudne jest do tłumaczenia w języku polskim, jest takie słowo, którego nie rozumiem, kto na to wpadł, imaginistyka społeczna. Nie, nie idźmy tak daleko, trzeba po prostu rozumieć, że chodzi o takie kwestie związane z relacjami mojego podmiotu, mojej firmy, instytucji publicznej, czy mnie jako osoby publicznej z tym, co jest na zewnątrz, z moim otoczeniem, z moimi, powiedzmy, jeżeli to jest firma, no to klienci, to są inwestorzy ewentualni, kontrahenci, czyli współ, y, y, współ jakby twórcy mojej działalności, ale też, y, jeżeli myślę firmą, no to też instytucją, to myślę o, o tych, którzy dla mnie pracują wewnątrz. Czyli myślę w ten sposób, że to jest też działalność wewnętrzna. Tu też są potrzebne relacje. Budujemy reputację, tak naprawdę, czyli to komunikujemy to, co robimy, co jest naszą misją, tożsamością względem konkurencji, co oferujemy, jakie produkty, usługi lub jakie idee rozpowszechniamy, bo to zaczyna być public relations szerzej traktowane w odniesieniu do między innymi organizacji pozarządowych. I zastanawiamy się, jak pokazać siebie z dobrej strony, ten pozytywny wizerunek, jak przedstawić, w jakim stopniu siebie wypromować. Jest to pewna forma makijażu, bym powiedział, czy retuszu ewentualnego, czyli takiego uwypuklania dobrych cech. Przede wszystkim forma komunikacji poprzez długofalowe działania nie jakąś szybką, właśnie reklamę, akcje, promocje i tak tylko jakieś nastawione na wielomiesięczny wysiłek. Sprawianie, że ta marka dana moja będzie w określony sposób rozpoznawalna w przestrzeni publicznej. I tak to zostawmy, przechodząc do reklamy, która ma inny charakter, chociaż gdzieś. Podobny kościół tworzy informacje, informacje o perswazyjnym charakterze. Niesie pewien komunikat, który nakłania mnie do zrobienia czegoś. Reklama działa nieco inaczej niż public relations. Tam nie chodzi o to, aby wykupić miejsce, gdzie opiszemy artykuł, prawda, z co robimy, jak żyjemy, o co walczymy, tylko jest bardziej nastawiona tutaj na, na konkret, na szybkość pewną, na kampanię. Tam jest działalność taka bardziej zmierzająca do tego, żeby inni. Pomyśleli o nas dobrze, żeby wytworzyć pewne poczucie w społeczeństwie, pewnego wizerunku. Tutaj ten wizerunek jest podpowiadany wprost. Wydaje się, że te działania rzecz jasna są komplementarne, one powinny ze sobą współgrać. Perswazja jest interesującym słowem, bo wydaje się, że to coś niedobrego. Jest to rzecz jasna przekonywanie kogoś do czegoś, świadomie jednak tworzony. To znaczy i nadawca wie. Co robi, tak, ale przede wszystkim odbiorca ma, rozpoznaje czytelną intencję. Stąd jest specjalnie zaznaczane, teraz będzie reklama, żebyśmy wiedzieli, że ten komunikat ma taki charakter, żeby nie wprowadzać nas w Są takie reklamy, na przykład z pastą do zębów, gdzie pojawia się lekarz. I tu zaczyna być kłopot, bo gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest tej konwencji, to byśmy na przykład mogli błędnie założyć, że jest to audycja o zdrowiu, informacyjna czy publicystyczna, gdzie Ktoś nie oferuje nam konkretnego produktu. Jest oczywiście pojęcie manipulacji, które podpowiada nam, że nie jesteśmy świadomi, jako audytorium, tego co robi z nami nadawca, tak? jaki przekaz jest nam oferowany, jaki ma skutek wywrzeć. Jest jeszcze takie moje ulubione pojęcie propaganda, które też jest nacechowane negatywnie, ale tak naprawdę oznacza rozpowszechnianie przekazów, czyli taki broadcasting nie ma tam aż takiego dużego napięcia. Więc mamy tą różnicę: PR reklama. One są nastawiane trochę na inną politykę komunikacji. Ta jest bardziej długofalowa i nie ma za zadanie określony sposób. Do danego audytorium z konkretnym perswazyjnym przekazem dotrzeć, tylko wywołać pewną dobrą atmosferę, takie budowanie właśnie dobrej atmosfery. Są takie pojęcia mega też trudne, jak promocja i marketing. Tutaj, w odniesieniu do mediów, będzie to wszystko opowiadane. Ta promocja istotnie jest jakimś, może powiedzieć, elementem marketingowym, tak zwanego marketingu mix, czy takiej zasady 4P, place, product, price, promotion, o tym, w którymś odcinku już jest, czyli co sprzedaje, w jaki sposób chce to e, przed, e, rozpowszechniać, jak ustalam cenę, prawda, i ich formy dystrybucyjne. Więc to tak jest. Ujęte. Możemy też oczywiście mówić o tym nie tylko w kontekście biznesowym. Coraz częściej rozumiemy, że te mechanizmy, które są wzięte ze świata rynkowego, można przeszczepić do instytucji publicznych. Z drugiej strony, trochę możemy przesadzać, to znaczy musimy mieć świadomość misji w instytucjach publicznych, tego co robimy, żeby nie był to taki czysty marketing i i tyle, prawda? Że nie, nie to, że tworzymy szpital i fajnie mamy politykę super wypracowaną, tylko ci pacjenci są tutaj niepotrzebni, można powiedzieć, tak to by szpital świetnie funkcjonował. Gdzieś to poczucie misji powinno być na pierwszym miejscu w tworzeniu instytucji, promowaniu instytucji publicznych. Informacja rzecz jasna, jak już mówimy o rozpowszechnianiu, perswazyj, perswazyjne informowanie, czy tutaj promowanie czegoś, to jest po prostu przekazywanie komunikatów, które niosą jakąś treść, mają znaczenie dla danego audytorium. Czyli nie mogę tak, po prostu coś mówię, ale to musi zawierać, jak my to mówimy dzisiaj, content, czyli coś konkretnego. Treść po prostu, treść, czyli coś, co odpowiada na jakieś pytania, co, jak, dlaczego, kiedy, w jaki sposób, coś wyjaśnia. Coś nam sprawia, że lepiej co inne rzeczy rozumiemy. Marketing, moi drodzy, to już w ogóle pojęcie szerokie. Niekiedy mylony z public relations. Gdzieś te rzeczy leżą obok siebie, stąd te podobieństwa, ale istotne różnice, bo jest to nastawienie na przede wszystkim filozofia myślenia w taki oto sposób, że ludzie mają jakieś potrzeby, albo jeszcze nie wiedzą, jakie mają potrzeby, i tu jest taki spór o etykę. Ale powiedzmy, że możemy im podpowiadać pewien styl życia. Tak to sobie etycznie wyjaśnia. Względnie jest taka podejście, że musimy w ludziach wdrukować pewne potrzeby czyli, że oni muszą chcieć to mieć, chociaż nie chcieli wcześniej. Gdyby nie było komórek, to byśmy ich nie chcieli, prawda? A teraz wiemy, że je chcemy telefony komórkowe. Także jest to trochę takie podejście, ale bez niego ciężko byłoby nam funkcjonować dzisiaj jako społeczeństwo, że z czegoś trzeba żyć, prawda? Niemniej, od strony komunikacyjnej jest to szerokie działanie, obejmujące właśnie promocję. Gdzieś to public relations jest obok, jest blisko, niemniej jednak to nie jest to samo. Tutaj mamy takie generalnie podejście ogólne do do po prostu przedstawiania naszych, naszych marek, naszych produktów i usług, czy idei, właśnie szerszemu ogółowi. Drodzy, zachęcam do samodzielnego zastanawiania się nad tymi pojęciami. Nie są one proste, do jakiejś pogłębionej lektury względnie, ale tak naprawdę, zdając jakiś egzamin, to należałoby nie tyle wykazać się definicjami z książek. Czy przedstawić jakieś poglądy innych autorów, tylko starać się przedstawić swój sposób myślenia, którego się boimy zwyczajnie, bo mamy wrażenie, że czegoś nie wiemy. I ja wielu rzeczy nie wiem. Na tym polega ten fenomen, że kiedy nie wiem, staram się pomyśleć, dlaczego nie wiem, czego nie wiem, czego nie rozumiem, i w ten sposób można sobie taką tezę zawsze opracować. I tego Wam życzę na egzaminach. Widzimy się po przerwie wakacyjnej w październiku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.